Dzień dobry Państwu, witam na tradycyjnej przedmeczowej, już chyba ostatniej, wiadomo, konferencji. Mam nadzieję, że kolejne przedmeczowe konferencje odbędą się w Ekstraklasie, tak jak do tej pory. Wszyscy tym żyjemy. Wydaje mi się, że wszystko dobrze powinno się skończyć. Dzisiaj naszymi gośćmi są trener bramkarzy Jarek Tkocz oraz nasz czołowy zawodnik, lewy obrońca Mariusz Magiera. Bardzo poproszę Jarka o komentarz przed zbliżającym się meczem z Widzewem oraz może parę bieżących spraw, które no, chcielibyśmy tutaj usłyszeć. Tak, czeka nas bardzo trudne spotkanie. Dosyć szczegółowo analizowaliśmy zespół Widzewa. Znamy jego plusy. Jest to zespół, który od trzech kolejek zebrał komplet punktów i ma jeszcze jakąś izoleczną szansę na puchary, więc przyjadą się tutaj bić o zwycięstwo. My również mamy w pamięci ostatni mecz, w którym no, troszkę polegliśmy dosyć wysoko i myślę, że my trenerzy i zawodnicy będziemy tutaj chcieli się odegrać i zwyciężyć z tym spotkaniem. To tyle, jeśli chodzi z mojej strony. Jeśli będą pytania o osiemnastkę przedmeczową, to zostanie podana jutro. I jutro będziemy znali szczegółowo zawodników, którzy będą brani pod uwagę. Proszę bardzo, jeśli są jakieś pytania, to... Dziękuję za komentarz Jarkowi. Poproszę Mariusza Magierę o swój komentarz. Mam nadzieję, że to nie ostatnia konferencja tego zawodnika na tym miejscu. Bardzo proszę Mariusz o komentarz. Dzień dobry wszystkim. No tak jak trener tutaj wspominał, no, zależy nam na tym, żeby wygrać ten mecz. Akurat tak się złożyło, że zmarnowaliśmy tutaj swoją szansę, żeby jeszcze coś w tym sezonie zrobić w Kielcach. No i w tym ostatnim meczu chcemy pokazać, że potrafimy grać, zrewanżować się, jak trener też mówił, za porażkę w Łodzi. Nie będziemy walczyć. No, dla mnie na przykład nie wygrałem jeszcze z Widzewem na przykład w LKS-ie czy tutaj, także na pewno chciałbym, żeby to zwycięstwo było. Dziękuję, powiało optymizmem. Zapraszam do pytań. Właśnie, na przykład, to ostatnia konferencja tutaj dzisiaj nie może być. Znaczy, no nie wiem, czy ostatnia. No, tutaj z działaczami klubu ustaliliśmy sobie, daliśmy sobie tydzień czasu na rozwiązanie tych naszych spraw. W poniedziałek spotykam się z prezesem, z dyrektorem. Wtedy podejmiemy decyzję, no. Także na razie nie będę komentował tego. Obecnie taka sytuacja z najbliżej, już chcę zrobić, no tak jak powiedziałem, no nie będę komentował. No, to daliśmy sobie czas do poniedziałku, jeszcze mam te parę dni, żeby się zastanowić, dać odpowiedź, no i zobaczymy, jak to się ułoży. To może pytanie do trenera, każdy, ktoś musiał zadać to pytanie zawodowanie. Oczywiście dwóch bramkarzy, którzy są brani pod uwagę na najbliższym meczu. Nie ma stawki jaka, może trener zrobić jakieś kulisy, czy to, tak jak powiedzieliście, wyszło z prawej szatki. Chociaż i tak nas docierają różne głosy, to może oficjalnie trener zrobił. No, przyjmujemy oficjalne stanowisko i kulisy są takie, że Adam Stachowiak jest przesunięty do zespołu Młodej Ekstraklasy. Jest to na okres nieokreślony. Po sezonie będą jakieś tam podsumowania i jakieś wiążące decyzje w stosunku do jego osoby. Więcej na ten temat no, nie chcę mówić. A czy nie była decyzja polegająca na tym, że forma sportowa to zawodnik był niezadowalający? To jest decyzja pierwszego trenera, że Adam zostaje przesunięty do Młodej Ekstraklasy. Bardzo proszę o kolejne pytania. Co oznacza w terminologii piłkarskiej czas określony? Mówimy do końca tego okresu jeszcze roztrenowania i rozpocznie Adam treningi z drużyną w okresie przygotowawczym, czy mimo wszystko z nimi zakończymy? Znaczy, chcemy się tutaj wstrzymać do ostatniego meczu.
Po ostatnim meczu, to jak już mówię, siądziemy i będziemy się zastanawiać, kto będzie na liście transferowej, kto zostanie w klubie. Tutaj będą wiążące decyzje odnośnie personali poszczególnych osób, nie tylko jeśli chodzi o bramkarzy, ale po zależności do wszystkich zawodników. Panie trenerze, jeszcze prosimy o taki komentarz, bo wiem, że cały sztab szkoleniowy trenera Nawałki, pan jeszcze trener Bogdan Zając, tworzycie taki kolektyw. Przyszliście tutaj razem z Katowic, teraz jesteście razem z Zagrzeb. Jeżeli ewentualnie nastąpiłaby zmiana szkoleniowca, tak jak głosił to niektóre media, że koronawirusy, czy Jagiellonia także będziecie z nimi razem odejść? Jest taki nowy temat wszędzie? Na tą chwilę nic mnie ten temat nie wiadomo. Jesteśmy trenerami Górnika Zabrze i jest wiążący kontrakt, więc nie komentuję tego w żaden sposób. Ale weto zostało postawione rzeczywiście? Mówię, poczekajmy do ostatniego meczu. To jest na tą chwilę najważniejsza sprawa dla nas i dla zawodników. I inne sprawy pozakulisowe nie interesują. Jeszcze po spotkaniu w Kielcach mówiliście, że była analiza Widzewa, na chwilę była też analiza tego spotkania. Ja wiem, że to jest takie jedno słowo się da odpowiedzieć, ale dlaczego właśnie tak samo to wyglądało w Kielcach? Dlaczego wtedy akurat z przebiegu spotkania nie graliśmy w tym, mówimy o Widzewie, tak? Nie graliśmy w tym meczu jakieś bardzo słabe spotkania, tylko przeciwnik strzelał bramki. Myśmy grali, przeciwnik strzelał bramki, czyli tych bramek troszkę więcej i przegraliśmy w tym meczu. Na dzień dzisiejszy wiemy, że Widzew tutaj troszkę inną piłkę gra, teraz jeszcze bardziej poukładaną, konsekwentną taktycznie i naprawdę będzie to bardzo ciężkie spotkanie dla nas. Tak już wtedy w przywodzie też zapytam o jedną rzecz. Widzę, bo wtedy prowadził były bramkarz. Tak są takie ambicje też, żeby kiedyś być tym pierwszym trenerem? Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że chcę robić to, co sprawia mi największą frajdę i to, co jest moją pasją, miłością, czyli praca z bramkarzami. Nie myślę o tym, aby samodzielnie pracować jako trener. Pytanie do Mariusza teraz okazję wyjścia z zawodników, którzy rozegrali pełne 90 minut we wszystkich spotkaniach. Czy już odczuwasz tego sezonu, jak organizm reaguje? Czy mimo w ogóle no na pewno tak, jeśli się gra wszystkie mecze. Teraz akurat też tak się układa, że w ostatnim miesiącu graliśmy jakieś co 2-3 dni. To się odczuwa te spotkania. Ja przede wszystkim cieszę się, że nie miałem żadnych kontuzji, takich groźniejszych. No wiadomo, tam jakieś drobniejsze urazy zdarzały się, ale nie miałem takich kontuzji, które by mnie wyeliminowały z jakiegoś tam, no miał to tydzień z grania, to naprawdę mi się w sezonie odbija później na formie. No, myślę, że no, siły są, zdrowie jest to najważniejsze, także tylko się cieszę. A ile takiej przerwy potrzeba, żeby organizm, żeby regenerację przeszedł, żeby być w takiej dobrej dyspozycji o tym sezonie? No ile przerwy? No ja myślę, że takiego kompletnego nic nie robię, no to pewnie z tydzień, 10 dni, no to jest, no my jesteśmy też akurat zawodowcami, piłkarzami, którzy no, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby miesiąc nic nie robić, prawda? Także myślę, no, że 7 dni nic nie robienia to jest może maks. To będzie pierwsza taka sytuacja, gdzie grałeś we wszystkich spotkaniach w sezonie? Tak. Wcześniej też miałem na przykład jakieś urazy, czy po prostu byłem, czy trener na przykład zrezygnował z moich usług. No także cieszę się bardzo. A już też szczerze pytanie włączone. Pierwsze, czy jak wspominasz te derby w Łodzi między OKS-ą a Widzewem, w której występowałeś? I druga sprawa, jak poważnie można traktować sytuację, że masz OKS Krakowa? No derby, myślę, że porównywalnie z derbami tutaj Górnika z Ruchem. Też było wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje. To są wieczni rywale, na pewno te mecze też grało się ciężko. No ja akurat jeden zremisowaliśmy przez w tym czasie, w tym sezonie co grałem, jeden zremisowaliśmy, jeden przegraliśmy. No też było ciężko to kibicom jakoś przyjąć do świadomości, że my byliśmy tą drużyną przegraną. My też się z tym źle czuliśmy. No a jak jeśli chodzi o spekulacje, no mnie na ten temat nic nie wiadomo osobiście. Było pytanie o Krakowie, też bym zapytał, powiedziałeś kiedyś Wiśle Wisła, to był Mistrzostw Polski, to jest też w klubie wiele osób, które jakoś tam są wygrane z Krakowem. Kibicowałem właśnie Wiśle w tej batalii o Mistrzostwo.
Tak, tak, kibicowałem. Jakiś tam sentyment do tego klubu pozostaje. Może tam nie wydanie jakieś znaczące jedynie. Twierdzę i że to jest dobry klub, mają bardzo fajnie wszystko poukładane. Teraz zrobili fajne transfery, wszystko fajnie się poukładało. Także kibicowałem na pewno i cieszę się, że to oni zdobyli to mistrzostwo. Ale wam się udało z nimi wygrać, to był taki, twoim zdaniem, to jest właśnie najlepsza drużyna w kraju, z którą graliście w tej rundzie? Czy najlepsza? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy najlepsza. No, w tych meczach z najlepszymi tutaj drużynami typu, nie wiem, Legia, Lech, spisywaliśmy się też bardzo dobrze. Nie było tak, że my przyjmowaliśmy po prostu to, co oni nam zaproponują, że my po prostu się kładliśmy przed tym, także czy najlepsza? No, ciężko mi tak jest powiedzieć. No, w 30 meczach, czy tam w 29 kolejkach, no, okazali się najlepsi, także myślę, że są tymi mistrzami. A już ten twój sezon obecny, który dobiega do końca, to twój kolejny już po drugim kolejce. Szósty raz na wypożyczeniu ostatnim, pierwszym, tak jak mówię, to zawsze. Jak masz ogólnie ten okres ocenić? Za ile go całą przykład? Na pewno przychodzę tutaj już na taki transfer definitywny z Wisły. Po takim całym tym medialnym szumie oczekiwałem, że po prostu będziemy odnosić sukcesy konsekwentnie, będziemy piąć się w górę. No ten pierwszy sezon, pierwsze pół roku, które tutaj byłem, że udało się spełnić te wszystkie oczekiwania. W drugim sezonie ta poprzeczka była troszeczkę wyżej podniesiona, ale niestety wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Troszeczkę taki zimny kubeł, nie tylko pewnie dla piłkarzy, ale pewnie też dla klubu, dla działaczy. Dużo rozmyśleń, rozważań pewnie, jakie błędy. No teraz wszystko to idzie ku lepszemu. Dla mnie też to jest chyba najlepszy sezon, jaki rozgrywam w Ekstraklasie. Także myślę, że jeśli wszystko będzie poparte tutaj dobrą pracą, wszystkie takie jakby najważniejsze sprawy od strony klubu będą dobrze prowadzone, że myślę, że to też na konsekwentnie może piąć się w górę. No ale tak jak mówię, no to też nie jest takie łatwe, takie proste. No, dużo drużyn ma środki, ma dużo rzeczy, które jakoś tam działają na jakiś wynik, no różnie z tym wynikiem chyba, prawda? Także trzeba być na pewno dużo pracy, wkładać wszystko, dużo pokory, no i konsekwentnie pracować. No, to jest chyba najważniejsze. Górnik z tego sezonu jest najsilniejszy, w którym przyszło ci lat? Tak. Chyba, nie wiem, personalnie, jeśli chodzi o drużynę, o cały ten kolektyw, o to wszystko, tworzymy niezłą drużynę, dobrze się rozumiemy w szatni, poza szatnią. Także myślę, że to jest najlepsza drużyna z tych w sumie trzech, no i raz byłem tutaj na wypoczynku, no z tych czterech lat to jest najlepsza drużyna. Wydaje mi się, że tematyka wyczerpana. Dziękuję uprzejmie kolegom, dziękuję dziennikarzom za uczestnictwo w dzisiejszej konferencji. Zapraszam w niedzielę na pomysłową konferencję. Miłego dnia życzę.